słyszałam, że właśnie wielu zawodników boksu czy MMA odmówiło, bo mówią, że jeśli daliby się znokautować tutaj, to jest to fatalne dla ich reputacji. Jesteśmy na gali Total Bet Punchdown 5. Jest z nami Ewa Piątkowska, która nie jest ani zwycięzczynią, ani przegraną superfightu. Powiedz, jak ty się przede wszystkim czujesz po tym starciu, jak emocje i jak wrażenia? Emocje były ogromne, chociaż przyznam, że stresowałam się mniej niż przed walką bokserską, nawet tak tuż przed pojedynkiem, kiedy myślałam, że już poczuję, że adrenalina wchodzi mi do ciała, byłam bardzo spokojna, natomiast jak już stałam przy tym stoliku i wiedziałam, że za chwilę dostanę cios, przed którym nie mogę się bronić, to jednak emocje były duże. Okazało się, że potrafię przyjąć cios tak, jak myślałam. Jednak jest to rzeczywiście gorsze niż boks, jeśli chodzi o przyjmowanie ciosów, dlatego że w boksie jakoś, jak trwa runda, to nawet jak przyjmę mocny cios, to za chwilę skupiam się na czymś innym, na tym, że ja muszę atakować. Natomiast tutaj trzeba było tylko czekać na cios, nie można było oddać. Jakoś psychicznie gorzej człowiek to znosi niż taką prawdziwą walkę. Rozmawialiśmy z Mariuszem Wachem tuż przed waszym pojedynkiem i on powiedział, że on by... Co się stało, mistrzyni? No nie wiem. Słyszałem, że remis, bo przepraszam. Wiesz co? Za duży kocioł. Remis, żeby był rewanż. Co? Remis, żeby był rewanż. Będziemy rozmawiać. Podobało się? Dzięki. Rozmawialiśmy z Mariuszem Wachem i on mówił, że dla niego psychicznie byłoby po prostu nie do zniesienia to stanie i ta świadomość, że raz się zamachnęła, a drugi raz zamachnęła i że zaraz ten czas nadejdzie. To jest rzeczywiście aż tak? To jest dziwne uczucie, jeśli ktoś spędził kilka lat w sportach walki, gdzie uczą nas przede wszystkim, żeby unikać ciosów, a tutaj trzeba przyjąć cios. Słyszałam, że właśnie wielu zawodników boksu czy MMA odmówiło, bo mówią, że jeśli daliby się to znokautować tutaj, to jest to fatalne dla ich reputacji, że byłby to po prostu obciach, że upadli od takiego liścia. A rzeczywiście nie trudno czegoś takiego zostać znokautowanym, co widzieliśmy po dzisiejszej gali. Było mnóstwo nokautów. Ja również potwierdzam, że te ciosy naprawdę ważą, mimo że to tylko liść, ale jednak jest to tak naprawdę uderzenie w szczękę kością. A nakładało to gdzieś dodatkową presję, że ci zawodnicy padali po prostu jak muchy przed waszą walką? Pocieszało mnie to, że po chwili wstawali, że już tam za kulisami się budzili, więc stwierdziłam, no co może się stać najgorszego. Najwyżej spłynę, a za 5 minut się obudzę. Okej, okay. To co w takim razie z rewanżem, o którym mówił Kuba Ptyśhenka? No ja jestem chętna, bo tutaj teoretycznie był remis, ale według zasad powinnam to wygrać, dlatego że w regulaminie było napisane, że jak ktoś w obronie podnosi barki, to przegrywa rundę. Ona 3 razy podniosła barki, więc mimo że biła mocniej, to powinna 3-0 przegrać według regulaminu. Ale spoko, remis też mnie satysfakcjonuje, bo byłam skazywana na porażkę i przez bukmacherów, i przez chyba wszystkich kibiców, którzy komentowali na mediach społecznościowych Punchdown. Tam było gorąco między wami przy tym stole, cały czas coś sobie dogadywałyście. Jakie tam słowa padały z waszych ust? To była taka mała gra psychologiczna. Moja przeciwniczka i osoby, które ją wspierały, które stały za nią, cały czas krzyczały, że robię coś nie tak. No ale sędziowie sami przyznali, że to ja walczyłam według zasad. Okej. Okay. Ty długo trenowałaś MMA, popraw mnie jeśli się mylę, bo przygotowywałaś się do jakiegoś pojedynku, prawda? Trenowałam przez 3 miesiące, miałam na początku tego roku zadebiutować, natomiast po tych 3 miesiącach odniosłam kontuzję i musiałam przystopować, ale teraz już rozmawiam o mojej walce w MMA na początku przyszłego roku, więc mam nadzieję, że za chwilę wrócę do treningów. Z Moniką? Nie z Moniką. Nie do treningu? nie, ale ona chyba trenowała też MMA przez jakiś czas, więc nie wiem, może taka propozycja będzie, na pewno ją rozpatrzę. A byłabyś zainteresowana, bo od samego rozpatrzenia do takiego pojedynku na pewno nie dojdzie. No oczywiście, że tak. Jestem gotowa rozmawiać, negocjować i tak dalej. Wiadomo, że tutaj wszystko musi się zgadzać, ale no obie dzisiaj pokazałyśmy, że jesteśmy twarde, że dajemy dobre show, więc jak najbardziej myślę, że w MMA też możemy się sprawdzić. Co z boksem? Jakie plany przyszłościowe? Chciałabym właśnie tak równolegle prowadzić karierę bokserską, czasami zawalczyć w MMA i czasami w punchdownie. Mam nadzieję, że to się wszystko uda. Potrzebne jest przede wszystkim zdrowie, więc jak będzie jakaś propozycja walki bokserskiej, to jak najbardziej biorę, nie kończę kariery i chętnie zawalczę albo w Polsce, albo za granicą. Teraz propozycję miałam z USA na wakacje
ale wtedy były jeszcze te dziwne zasady, że nie można było wjechać bezpośrednio. Musiałabym gdzieś siedzieć chyba 2 tygodnie czy 10 dni w innym kraju, żeby móc wjechać do Stanów, więc stwierdziłam, że to bez sensu, bo jeszcze zamknęliby mnie na kwarantannie w hotelu, no i jak tu się przygotowywać. Stwierdziłam, że poczekam na lepsze czasy. Jak są propozycje teraz, to będą jeszcze. I tego zdrowia w takim razie życzę i żeby tych propozycji nie brakowało. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wielkie pozdrawiam wszystkich.